W Łodziku uruchomiliśmy punkt rekrutacyjny przy ulicy Mikołajczyka, gdzie będzie można złożyć dokumenty. To znaczy nasi kandydaci i kandydatki będą mogli złożyć dokumenty na wybrane przez siebie kierunki studiów. Te osoby, które nie zdążyły z rekrutacją, będą mogły zaczerpnąć wszelkich informacji, uzyskać je, aby w kolejnej turze można się było rekrutować. Obecnie zrekrutowało się, czy zapisało się do nas ponad 2000 kandydatów. To nas bardzo cieszy. Tradycyjnie bardziej popularne to jest oczywiście informatyka, ale też nowe kierunki, które uruchomiliśmy w tym roku, to jest dietetyka i jakość żywności oraz analityka danych w biznesie, cieszą się bardzo dużą popularnością. Wybrałem elektrotechnikę, ponieważ zawsze interesowały mnie takie sprawy związane z ogólnie techniką i szczególnie prądem. Szukałem kierunku, na którym będę mógł więcej robić niż słuchać tylko teorii. No i dlatego jestem tutaj teraz. Brałam logistykę, ponieważ bardzo mnie ten kierunek zainteresował. Też moi rodzice mają firmę spedycyjną, więc myślę, że to też bardziej dlatego. Przyszedłem do Politechniki Opolskiej, ponieważ mam i tutaj kolegów i tego słyszałem, że sama Politechnika ma bardzo dobre opinie. Same pozytywne rzeczy o nich. Myślę, że fizjoterapia z tego względu, że od 4 lat się uczyłem na Bielchemie i od początku tak myślałem właśnie, żeby w tym kierunku się uczyć. Chciałabym studiować właśnie budownictwo, a dlaczego wybrałam? Bo już byłam w technikum budowlanym, chciałabym to kontynuować, no i może kiedyś kierownikiem chciałabym zostać. Wcześniej wybrałem ekonomię na pierwszym stopniu i teraz drugi stopień również kontynuuję ekonomię, przejść swoją wiedzę i prawdopodobnie związać z tym swoją pracę i jestem zadowolony ze swojego wyboru.